Dzień dobry, szanowni państwo. Z tej strony Tomasz Gajewski. Witam bardzo serdecznie na kolejnym filmiku z cyklu Szachy, Mat, Mości, Królu, Szachy dla niewtajemniczonych. Na naszym ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o szachowej notacji, czyli sposobie zapisywania położenia bierek na szachownicy. Temat w zasadzie został już wyczerpany. Ja natomiast tytułem utrwalenia chciałbym tutaj nawiązać jeszcze tylko na chwilkę do ostatniego diagramu, który tam się ukazał. On pokazywał sytuację na szachownicy, rozstawienie bierek dokładnie w ten sposób i była tam mowa o tym, że gracz dowodzący białymi, gdyż jego była tura, dokonał ruchu własną wieżą z pola D8 na D2. Oczywiście to jest zapis pełny. Chodzi tutaj o ruch tej bierki z pola D8 na D2 i oczywiście pełny zapis, w jakim przed chwilą przytoczyliśmy. Ten ruch nie pozostawia wątpliwości do tego, z którą wieżą mieliśmy do czynienia. Tutaj oczywiście cała sytuacja nawiązuje do posunięć figur jednoimiennych, na które szczególnie trzeba zwracać uwagę w przypadku właśnie stosowania szachowej notacji w wersji skróconej, bowiem zapis WD8 myślnik D2, czyli zapis w wersji pełnej, wyraźnie informuje nas, że chodzi o tą wieżę, która dokonuje ruchu na wspomniane pole D2. Natomiast gdybyśmy stosowali zapis skrócony, to tutaj powiedzieliśmy sobie, że podajemy po literze oznaczającej figurę jedynie pole, na którym zakończyła ona ruch, czyli w domyśle powinno być to WD2, natomiast powiedzieliśmy sobie właśnie, że w tej sytuacji taki zapis skrócony WD2 nie precyzuje, która z białych wież dokonała owego ruchu, bowiem tutaj obydwie znajdują się w kolumnie D, w linii pionowej D, więc taki zapis skrócony nie precyzuje nam dokładnie, o którą z wież chodziło. W tym przypadku poprawny zapis skrócony to jest oczywiście W8D2, gdzie oczywiście ósemka to jest cyfra, która informuje nas o tym, że ruchu dokonała wieża znajdująca się w linii poziomej ósmej, bowiem oczywiście rozróżnieniem obydwu białych wież, ich położenia w tym momencie będzie fakt, że jedna znajduje się w linii poziomej ósmej, a druga w pierwszej. Gdybyśmy oczywiście wykonywali ruch tą wieżą, wówczas ten zapis brzmiałby W1D2, ale w tym przypadku W8D2 to jest ni mniej, ni więcej tylko ruch wieżą zajmującą pole w linii poziomej ósmej W8 na pole D2. W ten sposób właśnie przedstawiał się ten ruch. Tutaj oczywiście powiedzieliśmy sobie następnie o odpowiedzi czarnych, która już w zapisie skróconym brzmiała SB D7, to oczywiście jest nawiązanie do ruchu czarnego skoczka z pola B8, który wykonał ruch na pole D7. Tutaj tak samo, gdybyśmy zastosowali błędny zapis SD7, nie byłoby wiadomo, który ze wspomnianych czarnych skoczków gracza czarnego wykonałby ruch na owe pole D7, bowiem obydwie te figury mają owo pole w zasięgu. Tutaj na zapis SBD7, ta literka B po literze S oznaczającej skoczka wyraźnie nawiązuje do tego, że chodzi nam o tego skoczka, który zajmuje pole w tym przypadku znajdujące się w linii pionowej B, bowiem drugi skoczek, jak dobrze widać, znajduje się na polu w linii pionowej F. Tak więc gdybyśmy chcieli ruszyć się tym skoczkiem na owo pole, wówczas ów zapis brzmiałby SFD7. W tym przypadku zapis SBD7 oznacza, że ten skoczek w odpowiedzi po stronie czarnych dokonał ruchu na wspomniane pole. Jeszcze była również mowa o pionkach. Tutaj natomiast podawaliśmy tylko literę oznaczającą kolumnę, na której pionek zakończył ruch, tak więc w przypadku bicia, które również jako oznaczenie pomijaliśmy, ów dwukropek, tutaj jedynie literka końcowa, literka pola, literka kolumny, na której znajdowało się pole, na które przeszedł pion, była istotna. Natomiast w przypadku, gdyby również dwa pionki miały możliwość przejścia na to samo pole tytułem bicia, również trzeba tutaj rozróżnić.
w oznaczeniu. Oczywiście podajemy wtedy, tak jak było to mówione, literę kolumny wyjściowej dla danego pionka, który wykonał ruch, oraz literę kolumny końcowej, na którym zakończył on ruch. W tym przypadku, gdybyś była teraz tura ruchu czarnych, tutaj obydwa ich pionki, zarówno ten z pola A6, jak i ten z pola C6, mogą zbić białego odpowiednika na polu B5. Oczywiście, gdyby dokonał tego pionek z A6, wówczas w skróconej notacji moglibyśmy to zapisać jako ruch AB, bowiem literka A oznacza kolumnę pionową, z której rozpoczynał on ruch, natomiast literka B to już jest kolumna, na której ruch on zakończył. Natomiast gdyby jednak gracz czarnych zdecydował się na bicie pionkiem z pola C6 na B5, wówczas ten zapis brzmiałby CB. Także w ten sposób z pionkami również można zastosować w sposób prawidłowy skróconą notację. To tyle, drodzy Państwo, teraz przejdziemy do kolejnego zagadnienia. Teraz chciałbym natomiast Państwu opowiedzieć o zjawisku, które możemy ogólnie doprecyzować z określeniem szachowy savoir-vivre. O co chodzi? Oczywiście tak samo jak pierwotny termin, chodzi tutaj nie mniej, nie więcej tylko o tak zwane zasady dobrego zachowania. W szachach, podobnie jak w każdej grze towarzyskiej, obowiązują bowiem pewne zasady, często są one niepisane, które regulują rozgrywkę i mamy z tym do czynienia oczywiście w różnego rodzaju grach, zabawach. Nie inaczej jest również w tej grze, która ma pewien zbiór niepisanych zasad, które właśnie możemy określić jako tak zwany szachowy savoir-vivre. Tutaj najważniejsze z nich sprowadzają się do wymienionych czterech punktów. Wszystkie te punkty dotyczą poruszania się bierek. I tak mamy w przypadku pierwszego punktu zasadę, która w skrócie brzmi: figura dotknięta idzie lub też dotknąłeś, ruszaj. Oczywiście chodzi tutaj o to, że szachista, którego tura ruchu aktualnie wypada, po dotknięciu ręką własnej bierki przypadkowo lub celowo musi wykonać posunięcie tą właśnie bierką. To jest zasada żelazna, którą powinno się stosować, szczególnie jeśli gramy, powiedzmy, na turniejach pewnej rangi. Tutaj trzeba te zasady znać, stosować bezwzględnie, aby wszystko, cała rozgrywka, cała partia pozostała w dobrym guście, aby tutaj nie narazić się na jakieś problemy ze strony naszego przeciwnika. Podobnie punkt drugi, który mówi, że dotknięcie bierki przeciwnika skutkuje koniecznością jej zabicia. Oczywiście wszystko w ramach pozostałych przepisów zasad szachowych, bo może być tak, że w danej sytuacji nie jest to możliwe, nie jesteśmy w stanie zbić danej bierki ze względu na reguły i prawidła gry. Czyli oczywiście, mówiąc w skrócie, niepotrzebnie nie wykonujemy dotknięcia ręką cudzych bierek przeciwnika, chyba że właśnie mamy zamiar ją zbić, tylko i wyłącznie wtedy. Punkt trzeci to jest poprawienie ustawienia na szachownicy niewłaściwie stojącej figury. Oczywiście w toku rozgrywki może się zdarzyć, że któraś figura, powiedzmy, stoi niecentrycznie względem swojego pola, zaburza przez to pewien sposób odbioru ogólnej sytuacji położenia na szachownicy tych figur. Także tutaj samowolne poprawianie, dotykanie czy to swoich bierek, czy bierek przeciwnika nie jest wskazane, będzie odebrane w złym guście. Trzeba to oczywiście poprzedzić odpowiednią komendą i w tym przypadku najczęściej stosowaną, czy najprostszą, najbardziej klarowną jest po prostu komenda czy oznajmienie poprawiam, i w tym momencie można poprawić ustawienie danej bierki. Tutaj oczywiście zwracam również uwagę na fakt, że jest to zasada głównie też stosowana w grach, rozgrywkach, powiedzmy, na pewnym oficjalnym etapie. Natomiast między sobą oczywiście, żeby wyrobić sobie dany nawyk, również zachęcałbym do tego rodzaju oznajmiania w przypadku właśnie próby poprawienia położenia danej bierki na szachownicy. I kolejny punkt czwarty. Ruch uważa się za wykonany, jeśli szachista przestawił swoją bierkę z jednego pola na drugie, po czym puścił ją.
Nie wolno wówczas cofać przeprowadzonego posunięcia celem wykonania innego manewru. W skrócie jest to zasada: puściłeś bierkę, wykonałeś ruch. Oczywiście w momencie wykonywania manewru daną bierką możemy przejść nią na pole finalne, natomiast w momencie, kiedy jeszcze bierka nie jest puszczona, a my na przykład w tym momencie dojdziemy jednak do wniosku, że warto zmienić ostateczną decyzję i jednak postawić tą bierkę finalnie na innym polu, a jeśli jej jeszcze nie puściliśmy, to wówczas możemy to uczynić. W przypadku, gdybyśmy ją już puścili i wtedy przypomniałoby nam się, że jednak inny ruch byłby lepszy, to jednak nie możemy już dokonać korekty. Puszczona bierka to bierka, która wykonała ruch. Jak zapewne łatwo się zorientować, wszystkie te cztery zasady obowiązują podczas rozgrywki obydwie strony i jak nie trudno zgadnąć, sprowadzają się w zasadzie do stwierdzenia, aby gracz niepotrzebnie nie sięgał zbyt pochopnie po bierki, czy to swoje, czy przeciwnika. Oczywiście dotykanie bierek przeciwnika jest w zasadzie wskazane tylko wtedy, kiedy daną bierkę zbijamy, kiedy dokonujemy bicia danej bierki, natomiast zbyt pochopne dotykanie, sięganie po swoje bierki również jest niewskazane. Profesjonalny, opanowany szachista to taki, który siedzi spokojnie, z rękami nie wykonującymi żadnych nerwowych ruchów, ani tym bardziej właśnie nie dotykającymi własnych bierek. Dopiero w momencie wykonywania, przeprowadzania ruchu, wtedy własne kończyny mogą dokonać, wprowadzić w czyn, zrealizować dane posunięcie. Oczywiście przestrzeganie zasad szachowego savoir-vivre ma na celu uniknięcie potencjalnych sporów, a także właśnie przekłada się na wzmożoną koncentrację gracza, który nie będzie zbyt pochopnie sięgał po własne bierki, przemyśli dogłębnie własny planowany ruch, po czym wykona go już w pełni pewny swojej decyzji, świadomy. W czasie gry również w złym guście jest dotykanie pól szachownicy. Podobnie jak w przypadku nadmiernego, czy w przypadku jakiegokolwiek dotykania próżnego bierek, również dotykanie samych pól szachownicy, czy to żeby sobie, powiedzmy, jakoś pomóc w celach obliczeniowych, również jest naganne, nie jest mile widziane. Oczywiście w trakcie pojedynków szachowych, nie tylko tych rozgrywanych na wyższych szczeblach, powinno się zachowywać ciszę i porządek. Tutaj zabrania się komentowania, czy też podpowiadania. Jeśli nawet ktoś jest obserwatorem z boku, trzecią osobą, która obserwuje cały pojedynek, tym bardziej podpowiadać ani komentować nie powinien gracz, oponent, osoby, która w tym momencie powinna wykonać ruch. Oczywiście kibice również stosują się do tych zasad. Także w ramach gier oficjalnych na jakichś turniejach, czy powiedzmy z osobą spoza własnego kręgu, powiedzmy rodzinnego czy przyjaciół, należy właśnie dbać o zachowywanie ciszy i porządku. Również dobrze jest wyrobić sobie taki nawyk w meczach z osobami znajomymi, kolegami, no ale tutaj oczywiście wiemy, że nie jest to do końca konieczne. Wszystkie te zasady oczywiście mają żelazne zastosowanie, muszą być przestrzegane podczas wszelkiego rodzaju oficjalnych spotkań, czy właśnie partii gier mających jakiś rodzaj, powiedzmy, wyższej rangi. Oczywiście tutaj nasz Biały Król podpowiada nam, że nie powinno się również zapomnieć pogratulować zwycięzcy, jeśli przegraliśmy swój mecz, jak tylko partia zakończy się jego triumfem. Jeśli nasz oponent triumfował, wygrał, należy w dobrym guście od razu pogratulować mu zwycięstwa, bowiem nawet chwilowe zwycięstwo, nasze niepowodzenie, z którego wyciągniemy odpowiednie wnioski, oczywiście może nam w przyszłości pomóc i przynieść upragnione zwycięstwo. Wtedy to my odbierzemy gratulacje od naszego przeciwnika. To tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o zasady tak zwanego szachowego savoir-vivre'u. Ja na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie dziękuję ogólnie za uwagę. Już teraz zapraszam Państwa na kolejny filmik. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.